Dzisiaj spotkamy ludzi słabych, ludzi, którzy opuścili Jezusa, a On sam będzie czuł się zdradzony. Jezuici, którzy czytają Słowo Boże, uczą medytacji, mówią, że warto uruchomić uczucia, wyobraźnię. Warto, czytając jakieś obrazy, jakieś historie ze Starego czy z Nowego Testamentu, warto je przeżyć. Jeżeli więc posłużyć się tym jezuickim zaproszeniem, to chciałbym dzisiaj powiedzieć, przypomnij sobie, jak ktoś cię zdradził, jak rozczarowałeś się, czy rozczarowałaś się drugim człowiekiem. Jak nagle jakaś relacja, która była ważna, dawała życie, była ostoją, jakimś schronieniem, nagle się skończyła. Przez jakąś głupotę, przez jakiś brak wrażliwości, no albo celowo przez zdradzoną tajemnicę, przez naruszoną jakąś wewnętrzną, przyjacielską umowę. I nagle zostajesz sam. I wiesz, że w zasadzie się nie da tego kontynuować, że trudno się jest podnieść po zdradzie, trudno jest wrócić do tej więzi, do tej relacji. Pan Jezus jest zdradzony przez przyjaciół. Już w czasie wieczerzy Pan Jezus mówi do Piotra: Szymonie, Szymonie, zdradzisz mnie jeszcze tej nocy, za chwilę. Ten oczywiście się zarzeka, że nie, że on nawet odda życie za Pana Jezusa, że do więzienia pójdzie. A on mówi tak: Szymonie, modliłem się, żeby nie ustała Twoja wiara. Bardzo mnie wzrusza ten moment Ewangelii, bo Pan Jezus jest zawsze o krok przed nami. Nawet wtedy, gdy my jakieś planujemy świństwa i grzechy i odstępstwa, On jakoś to już wie. Zna to w swoim miłosierdziu i gotowy jest na przebaczenie. Ta modlitwa za Piotra to jest modlitwa, która ma spowodować, że on po grzechu będzie chciał wrócić. Że on będzie zdolny do tego, by sobie ten grzech uświadomić i z powrotem wrócić do tej świętej więzi z Jezusem. Przepiękna zresztą jest, i to tylko u Łukasza, ta scena, w której zapiał kogut i oczywiście Piotr zrozumiał, że zdradził Pana, że trzy razy się go wyparł. I tylko Łukasz notuje, że spotkało się spojrzenie zdrajcy Piotra ze spojrzeniem Jezusa. Tak jakby nawet w tym grzechu, w tym odwróceniu się od Niego, ta łączność została odnowiona. To jest paradoksalnie dobra nowina o tym, że naprawdę możemy do Boga wrócić. Że On w taki sposób na nas patrzy. Nawet wtedy, gdy się gubimy, gdy gubimy światło i Jego drogę, gdy się Go wstydzimy. On ciągle spogląda z miłością w naszym kierunku. Ale ta noc, bo to wszystko dzieje się w nocy, ta noc będzie nocą dużo potworniejszej zdrady, też zapowiedzianej przez Jezusa. Swoją drogą te zapowiedzi są jakby pokazaniem możliwości. To nie jest tak, że Jezus wyznacza komuś program na kolejne dni, ale mówi, to się może zdarzyć, bo jesteśmy słabi, bo grają w nas różne energie, różne siły nas rozrywają od wewnątrz. I że bycie z Bogiem to zawsze jest decyzja na Boga. To jest zrezygnowanie z czegoś, co od Niego odciąga i takie zakotwiczenie się w Nim, całą zdolnością kochania, też zapłacenie w pewien sposób za to, że jestem wierzący. Zapłacenie całym swoim życiem, czasem, tym, co sobie inni o mnie pomyślą, jak będą na mnie patrzeć. Ta noc jest nocą zdrady. Jeszcze nie wybrzmiały do końca słowa Jezusa
wypowiedziane w Wieczerniku. Uczniowie oczywiście zdradzili Jezusa wtedy, gdy nie potrafili razem z Nim się modlić. I oni po prostu śpią, najedzeni, po spotkaniu ze swoim Panem, który wprowadził ich w taką intymność tego rozdawania siebie. I On sam zostaje z Ojcem. Jeśli to możliwe, to oddal ode mnie ten kielich. Wspierają Go aniołowie, anioł mocy, który ma Mu dodać siły, żeby przyjął tę drogę, żeby w ostatnim momencie nie wycofał się z drogi na Golgotę. Po chwili ta najstraszniejsza zdrada, kiedy razem z żołnierzami pojawia się Judasz, przyjaciel, jeden z 12. Judasz, który przychodzi i wykonuje absolutnie fałszywy gest, bo chce pocałować Jezusa, a to jest gest miłości, gest przyjaźni. Ale to był znak, który ma Jezusa wskazać, że to ten jest Mesjaszem, że to po tego przyszliście. I od tego ma się uruchomić ta cała straszna maszyna męczenia Jezusa, sądzenia, w końcu zabicia. Pocałunek, który jest fałszywy. Coś intymnego, takiego o takim ciężarze gatunkowym, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, a to jest nasycone taką potworną zdradą i nienawiścią. Tam gdzieś w tle są pieniądze. Że za pieniądze człowiek jest w stanie zrobić wszystko. Przerażająca jest ta zdrada Judasza. A jednocześnie Jezus, nawet w tym momencie, gdy Judasz go zdradza i wydaje, on nie potępia Judasza. Wiemy, jak Judasz skończył, jak sobie nie poradził z konsekwencjami tego swojego wyboru, jak wybrał śmierć. Ale to, co dzieje się po stronie Jezusa, on przyjmuje tę drogę, którą Judasz rozpoczyna. Ta droga to jest też droga ludu, który go zdradził. Będą za chwilę krzyczeć, ukrzyżuj go. To jest zdrada ze strony tych wszystkich stanów kapłańskich, żołnierzy. Wszyscy są nagle przeciwko Jezusowi. To jest stan, w którym się czuje potwornie samotny. Ale to jest samotność, którą dzieli z wszystkimi odrzuconymi, z wszystkimi niekochanymi, z tymi osobami, które postawiły już krzyżyk na swoim życiu, i mówią, nic nie jestem w stanie zmienić i zrobić. Już nic ze mnie nie będzie. On z tymi wszystkimi osobami jest w tym momencie i niesie to nasze ludzkie doświadczenie. On to przyjmuje w siebie, bo taka jest miłość. On to przyjmuje po to, żeby to ten kod śmierci złamać, żeby to przemienić. To jest ta droga, która prowadzi Jezusa. Zobaczcie, zdradzony, a jednocześnie on nawet ten moment bycia opuszczonym i zdradzonym przemienia miłością. I to wszystko wpisane jest w ten plan życia, w plan miłości. Piotr do niego wróci, jeszcze będą ze sobą rozmawiać, jeszcze stanie się tym, który będzie umacniał wiarę Kościoła. Czasami też myślę, słuchając tej Ewangelii, patrząc na Jezusa, że tak się zaczął Kościół. Niektórzy chcieliby Kościoła bez zmazy i zmarszczki, takiego bez grzechu. Ale Kościół jest taki ludzki, właśnie z Piotrów, Judaszów i innych złożony. I on potrzebuje Jezusa. Tego Jezusa, który wszystko bierze na siebie i przemienia. I to jest Jego miara. Nawet w największej ciemności człowiek zdolny jest wybrać światło.